przygotowali odpowiednio do tej matury. I to zaczynamy od teraz. Jasne? Kapujesz, Adrian? Poważnie. Tak, poważnie. Ja czuję, że mogę coś zmienić. Ja udowodnię, że można obliczyć pierwiastki z ujemnej delty. Z czego? Z ujemnej delty! Jagoda, dlaczego ty chcesz zdawać egzamin dojrzałości? Sorga, to jest jakaś pomyłka. Ja się deklarowałam do pisania matury, a nie egzaminu dojrzałości. Przecież ja mam 18 lat, prawda? Jagoda, ale ty wiesz chyba, że egzamin dojrzałości i maturalny to jest to samo? Naprawdę? Jesus! Córka, poczekaj, muszę zadzwonić do Angeli. Ale po co do Angeli? Angela, odbiór. Akcja jest. Słuchaj, każą mi pisać egzamin dojrzałości. No, czaisz? Przecież, no myślałam, że jak odrost ufarbuje, to się nie poznają. Weronika, czy ty się czujesz na siłach zdawać maturę? Teraz to ja się czuję bardzo na siłach, bo tyle podręczników kupiłam. Tylko ja nie wiem, czy ja do maja to tak pociągnę, bo na pewno nie będę żreć przez 2 tygodnie. Słucham? Halo? Są przecieki. Będzie lalka. Okej, okay, rozumiem. Są przecieki. Będzie lalka. Dostałam cynk, że biolchemy prowadzą eksperymenty nad bakterią, która ma wchłonąć całą waszą wiedzę podczas matury. Jedynym antidotum jest roślina Maturolus zdalus. Rośnie tylko wtedy, kiedy słońce góruje na widnokręgu na wysokości 51 stopni i 2 minuty. Okej, okay, rozumiem. Rzuka. Dobra, rzuka.